helpful. To dobrze. Niepowtarzalny smak kremu Nutella sprawi, że zaczniesz dzień z uśmiechem. Dołącz do mistrzowskiej loterii i wygrywaj zestawy koszulek, stoły do piłkarzyków i vouchery na sportowe zakupy. Szczegóły na nutella.pl. Dla mnie jest najlepszym medium. Przesada? Być może. Mogą mnie nazywać oszustem, ale nie grubasem. Poznajcie Frejzerów. Nowe odcinki w niedzielę o 22. Dzisiejsze media to istne szaleństwo. Wojny streamingów, dyskusje w social mediach, a jako gospodyni programu muszę być ze wszystkim na bieżąco. Z obsesją męskich pośladków, brazylijskimi serialami. Dla Was, w zbożnym celu. To moja ulubiona część szyi. The Soup. Nowe odcinki w poniedziałki o 23. Welcome back to She News here live from New York City. You're listening to Lady Gaga's new song, Stupid Love. She references the song in an Instagram post she has put up with her boyfriend. Mobile to the bay. Dwójka. No to jakikolwiek przeciąg, wiatr, cokolwiek. Chowek. Co Państwo mogą powiedzieć o tej osobie, która zmarła w szpitalu? Do miejsca, w którym dany pacjent mógł ulec zakażeniu. I prowadzimy takie działania po to, żeby jak najbardziej ograniczać wszelkie ścieżki dopływu, dotarcia koronawirusa do Polski, żeby one były maksymalnie określone, zidentyfikowane, zlokalizowane, bo wtedy najłatwiej jest nam ograniczać zakres i wykonywać odpowiednie procedury. Nie daj się wirusowi. Superstacja apeluje. Myj ręce. Proszę Państwa, koronawirusem możemy zarazić się niestety dosłownie wszędzie. Jednym z miejsc najbardziej podatnych na zarażenie się tym śmiertelnym wirusem są środowiska biurowe, czyli tak jak na przykład u nas w redakcji. Zarazić się możemy na przykład dotykając klawiatury, myszki, sięgając po słuchawki, czy też po telefon i przykładając go do ucha. Dlatego, proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że najważniejsze jest dokładne mycie rąk. Myjąc ręce, musimy pamiętać, że myjemy je w ciepłej wodzie, nie w zimnej, w ciepłej, oraz używając mydła. Myjąc ręce, musimy pamiętać o dokładnym czyszczeniu powierzchni między palcami, myjąc zewnętrzne strony dłoni oraz wewnętrzne, oraz oczywiście nadgarstki. Musimy myć ręce co najmniej 30 sekund. Gdyby chcieli sobie Państwo to wyliczyć, jest to dwukrotne zaśpiewanie Happy Birthday. Czyli leci to mniej więcej w ten sposób. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Marek, happy birthday to you. Ja zrobiłem to, co prawda, raz, ale Państwo mogą to zawsze zrobić dwa razy. Pamiętajcie, 30 sekund to jest minimalny czas mycia rąk. I właśnie to jest też najważniejsze. Dopiero po umyciu rąk dokładnym możemy zabrać się za mycie twarzy oraz reszty całego ciała. Proszę Państwa, najważniejsze jest mycie rąk. Pamiętajcie o tym, to Was uchroni przed chorobą. Nie daj się wirusowi. Superstacja apeluje. Myj ręce. Superstacja przewidziała atak koronawirusa. Jasnowidz Marek Szwedowski na początku roku stwierdził na naszej antenie, że będą miały miejsce wydarzenia, które zachwieją porządkiem świata. Teraz dodaje, że nie ma co panikować. Z jakiejś takiej epidemii, jak we Włoszech, nie, to nie grozi nam. Ja myślę, że to zacznie za chwilę słabnąć i zobaczymy, co znowu będzie na pierwszym miejscu, tak? Bo to jednak wywołuje światowe zamieszanie, ale nam jako Polakom nie grozi ani sam wirus, że nas powiedzmy zabierze, tak? Ani że nasza gospodarka się przez to rozłoży. W takim nieszczęściu, tak nazwijmy, można też jakby skorzystać, tak?
nieszczęściu może nie, bo to źle powiedziane, ale w tym zamieszaniu można skorzystać, można coś zrobić i pokazać, my daliśmy radę, u nas jest tak. Ostatnio tu przed chwilą słyszałem, że to wszystko może być turystyka wzrośnie. No tak, każdy już się wszędzie boi gdzieś jechać, no to zapraszamy do Bałtyku, tak? Czy do Zakopanego, czy do Karpacza. Dużo ludzi będzie obserwowało tego wirusa, tak? Gdzie już jest, może puka do drzwi, może trzeba się barykadować. Tu wygrywają wszyscy, którzy maseczki teraz sprzedają. Choć jeden których brakuje, tak. Tak naprawdę. Nie ma gdzie ich kupić. Właśnie, a jeden lekarz powiedział, że noszenie maseczek dopiero może człowieka zabić, bo się wszystko tu gromadzi i tak naprawdę oblizaliśmy to 15 razy, nawet nie wiedząc. Ja myślę, że Polska z tego wyjdzie obronną ręką i bez szwanku, tak? Co dla nas, no poza politycznymi rzeczami, ale o nich tu może nie mówmy. Myślę, że jest to dobry czas dla Polski, dobry rok i bym powiedział, że takiego rozkwitu gospodarczego to się okaże, ale mówię turystycznego i takiego spokoju, że będziemy mogli powiedzieć, no wszyscy panikują, latają dookoła, jak ten kotek dookoła domu. A my jesteśmy spokojni. A my spokojnie sobie siedzimy, prawda, popijamy, nie wiem, kawę i zastanawiamy się, co będzie jutro znowu wymyślone. Ja mówiłem w swojej wizji, że Polacy wymyślą jakąś szczepionkę na lek, być może na tego koronawirusa, czyli jakiś odłam, bo to dla mnie jest odłam grypy. Już za chwilę rozmowa z kapitanem linii lotniczych. Dowiemy się, jakie obowiązują procedury bezpieczeństwa na międzynarodowych lotniskach. Notino, dawniej i perfumy.pl świętuje Dzień Kobiet ze zniżką 8% na wszystkie produkty dla kobiet. Nie przegap produktów marek Chanel, Calvin Klein, Versace i wielu innych. Wpisz w koszyku kod Notino8. Notino, najszerszy wybór perfum i kosmetyków, zawsze w atrakcyjnej cenie. Dlaczego Domestos jest nie do zatrzymania? Bo nie tylko długotrwale odświeża toaletę, ale jego aktywna niebieska woda perfekcyjnie czyści i możesz to zobaczyć. Bo sama świeżość to za mało. Domestos. Nie do zatrzymania. Infekcja intymna? Teraz nowość. 3, 2, UNO. Z nowym Genoxin UNO leczę infekcję intymną już jedną kapsułką. Genoxin UNO to lek, który do tej pory dostępny był tylko na receptę. Już jedna kapsułka usuwa objawy i leczy grzybiczą infekcję intymną. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Genoxin UNO. Wybierz lek i wylecz infekcję intymną już jedną kapsułką. Nagle zaczyna się coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. I coś się zmienia. Tak, Ty. Niesamowite. Wieczór z tatą to był właściwie Twój pomysł. Odnajdujesz siebie w całkiem nowym miejscu. Dorosłość. W końcu jesteś gotowy, by docenić ten smak. Kinley. Smak, do którego dorastasz. Max smaku, zero cukru. Pepsi Max. Masz wrażenie obciążonych włosów po użyciu maski? Odkryj Botanic Therapy Hair Milk Mask w butelce podlegającej recyklingowi. Odżywcze maski, lekkie jak mleko, bogate w składniki pochodzenia naturalnego. Błyskawicznie się wchłaniają, odżywiając i wzmacniając włosy bez ich obciążania. Nowość Botanic Therapy Hair Milk Mask od Garnier Naturalnie. Jestem optykiem i wiem, że aby utrzymać dobre widzenie, trzeba dbać o oczy przez cały rok. Dlatego polecam Maxiluten, który zawiera składniki wspierające wzrok i bardzo wysoką dawkę luteiny. A zimą sięgnij po Maxiluten D3, który też zawiera 24 mg luteiny, a do tego wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Moim zdaniem Maxiluten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu. Maxiluten, numer 1 w aptekach wśród tabletek z luteiną. Co kryje ta butelka? Nowe szampony i odżywki Fructis Hair Food zawierają składniki pochodzenia naturalnego. Super owoce bogate w składniki odżywcze dla Twoich głodnych włosów. Wegańskie, bez silikonu dla naturalnych w dotyku włosów. Tak dla odżywienia, nie dla obciążenia. Tak dla recyklingu. Nowy Fructis Hair Food tylko w drogeriach Rossmann. Poznaj też maski Fructis Hair Food. Stosuj na 3 sposoby, jak odżywkę, maskę lub bez spłukiwania. Nowość Fructis Hair Food Menu od Garnier Naturalnie.
do odwoływania imprez masowych. Może jestem za mądry.